ZK Synk i Layer 0. Te dwa projekty są ostatnio na ustach wielu inwestorów, a wszystko z powodu zorganizowania airdropów dla swoich właśnie wczesnych użytkowników. I te dwa zrzuty były chyba najbardziej oczekiwanymi dropami ostatnich miesięcy, zaraz no, po zeszłorocznym arbitrum. I arbitrum było jednym z najgłośniejszych zrzutów darmowych tokenów w historii, bo w marcu zeszłego roku zespół, który stał za tym projektem, rozdał tokeny łącznie wartości prawie 2 miliardów dolarów, przynajmniej jeżeli chodzi o czystą wirtualną kapitalizację. Dalej, Celestia. Dimension, Blur, Gito czy WorldCoin to tylko niektóre z dużych airdropów z poprzedniego roku, a jak podają statystyki z CoinGecko, ponad 4,5 miliarda dolarów zostało rozdanych w takiej formie tylko w 2023 roku. Pamiętajcie jednak, że gdyby naraz wszyscy sprzedali te airdropy, to ta kwota byłaby znacznie mniejsza przez oczywiście ograniczone liquidity. I w 2024 roku, oczywiście, airdropy wciąż dają zarobić, ale jak poinformował nas niedawno internetowy magazyn Deblock, to w tym roku airdropy przyniosły kolejne 4 Miliardy dolarów w darmowych tokenach, a najpopularniejszymi były Jupiter, Starknet i Notcoin. Jednak tymi najbardziej wyczekiwanymi były zrzuty od ZKS Synca i Layer Zero. I tutaj, oczywiście, ja osobiście gratuluję wszystkim airdropowym farmerom ponieważ po raz kolejny dowiedliście, że cierpliwość i konsekwentne działanie może w przyszłości dać plony, no i niektórzy zarobili naprawdę ogromne kwoty, ale wydaje mi się, że nadal czuć ten niesmak w powietrzu, bo zdecydowana większość osób raczej z tych dwóch airdropów zadowolona nie jest. I zagłębię się tutaj w szczegóły tych zrzutów w dalszej części filmu, ale jeżeli chodzi o Zetkaj Synka, to na x była wręcz ściana płaczu w komentarzach pod ich postami. Ludzie żalili się, ponieważ wykonali masę transakcji, poświęcili kupę czasu na przygotowania, a koniec końców nawet nie dostali żadnych tokenów. I Layer Zero też zawiodło swoich wczesnych użytkowników, ponieważ bardzo mocno rozproszyło swojego airdropa, co przełożyło się na skromne nagrody nawet dla tych, którzy zainwestowali dużo czasu, żeby wykonywać zadania i przepalili czasem nawet tysiące dolarów w opłatach. Więc można powiedzieć, że te dwa projekty nie miały dobrego początku, bo Community, ZK Sync i Layer Zero są mocno, nazwijmy to sobie, zniesmaczone nagrodami. Ale z drugiej strony nie ma co skreślać tak dużych podmiotów na samym starcie. Dlatego, jako że na kanale często skupiamy się na nowych projektach, które też no, w chwili obecnej są w dosyć ciekawym momencie, no to opowiem Wam, czym te dwa popularne projekty są, jaki mają potencjał, jak wygląda ich to i przeanalizujemy sobie te airdropy, a na końcu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto w nie inwestować. Jeżeli ktoś z Was chciałby dostać gwarantowany airdrop od giełdy Bybit, to ma teraz w opisie link do rejestracji, jest to link, z którego kwalifikujecie się automatycznie na wszystkie najlepsze możliwe bonusy do odebrania dla mojej społeczności i za wpłatę 100 dolarów macie, słuchajcie, do odbioru 30 dolarów w kuponach na prowizję w zakładce Rewards Hub, czyli nagrody. Jest to gwarantowane dla każdego, kto jeszcze konta nie ma, zakłada po raz pierwszy i macie również do wyboru drugą akcję. Link poniżej tego pierwszego. Jak widzicie na ekranie jest 500 dolarów na start w pozycji lewarowanej przykładowo w Ethereum, w Bitcoinie i w innych tokenach do wyboru, do koloru. Więc jeżeli ktoś z Was chce rozpocząć przygodę na giełdzie Bybit z pierwszą pozycją lewarowaną, przykładowo przenosicie się z innej giełdy lub w Zaczynacie, to macie właśnie pozycję 500 dolarów do rozegrania. Jeżeli zyskacie z niej, nie wiem, 100 dolarów, 200, to możecie sobie to wypłacić w czystym USDT, kupić za to cokolwiek chcecie. Jeżeli wam się nie uda, Stracicie środki, to naprawdę nie stracicie ich, bo giełda pokryła straty z pierwszego kuponu, który właśnie rozegracie. Więc warto to odebrać. Jeżeli jeszcze konta nie macie, to nawet tylko i wyłącznie dlatego sobie je założyć, odebrać kupon, wpłacić z i po prostu to rozegrać. Nawet jeżeli z giełdy nie zamierzacie potem korzystać, więc po prostu byłoby to nieopłacalne majątkowo, jeżeli byście tego w parę minut nie zrobili, a nuż może zarobicie. Więc ja polecam tę drugą opcję. No i idziemy dalej. Więc generalnie ten token ZK był długo oczekiwanym, tak? Zadebiutował na giełdach w poniedziałek, 17 czerwca i ZK Sync wytypował no prawie 700 tysięcy portfeli, które załapały się na redropa i o to akurat nie można mieć żadnych pretensji, bo niemal 700 tysięcy portfeli otrzymało 3,68 miliarda tokenów ZK, co przekłada się na 17,5% całkowitej podaży. Szybka matematyka i średnio wychodzi około 5300 tokenów na jeden demolet i ci, co się załapali dostali tokeny bez żadnego vestingu, A kwalifikacje i alokacje do airdropu zostały oparte na snapshocie aktywności na ZK Sync Era i ZK Sync Lite, wykonane 24 marca 2024 roku, czyli idealnie w pierwszą rocznicę uruchomienia mainnetu ZK Sync Era. I airdrop jest podzielony między dwie grupy członków społeczności, czyli wczesnych użytkowników sieci oraz współtwórców. I użytkownikami są ci, którzy dokonali transakcji na testnecie oraz mainnecie ZK Synca i spełnili określony próg aktywności. A współtwórcami natomiast są osoby, deweloperzy, badacze, społeczności czy firmy, które przyczyniły się do ekosystemu, do jego rozwoju i protokołu właśnie z synka poprzez też promocję czy edukację, niezależnie od tego, czy byli na tej sieci aktywni. I tak jak mówiłem we wstępie, bardzo duża część społeczności była niezadowolona, ponieważ nie udało im się załapać na Eldropa. I powoli tutaj te negatywne emocje zaczynają opadać, tak? Cały food i hasło typu ZK Scam są coraz mniej widoczne, a ludzie chyba zapomnieli, że airdrop nigdy nie jest w 100% pewny i że im się po prostu nie należy do końca, tak? A gdyby kryteria były znane wszystkim dokładnie, to ta nagroda nie byłaby zadowalająca ze względu na zbyt duże rozproszenie. A hype wokół tego zrzutu był ogromny i mnóstwo osób nagrzało się na to wydarzenie, dlatego gdy okazało się, że nie załapali się na nic, no to byli lekko mówiąc skurzeni, bo ich wysiłki poszły na marne. Ja to rozumiem, ale po prostu wiecie o co chodzi. Więc ZK Sync wynagrodziło głównie tych użytkowników, którzy działali na sieci od kilku lat, a nie tych, co zaczęli klikać rok temu. Jeden z moich znajomych, który otrzymał 12 tysięcy tokenów, napisał mi właśnie takie wiadomości, które widzicie teraz na ekranie. I te komentarze, że ten projekt to scam, no były lekko przesadzone, bo po prostu ZKSSING zyskał mocno na popularności w 2023 roku i wtedy dosłownie każdy rzucił się na tego airdropa. A one mają to do siebie, że gdy zaczyna o nich się mówić, to często jest już za późno, żeby zgarnąć coś dla siebie, i tu mamy tego idealny przykład. Otóż ci OG gracze zebrali tu większość tokenów i nie można być o to złym, więc jak to się mówi. Nie hejtuj gracza, hejtuj grę. Ale jeżeli kwestię RDPa mamy już ze sobą, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle ten ZK Sync jest. No Jest to layer, layer dwójka na Ethereum, umożliwia skalowanie e, niskokosztowe płatności, dzięki wykorzystaniu technologii ZK Rollup. I jak wiemy, Ethereum ze wszystkimi swoimi zaletami ma też pewne wady, tak? Bo jest drogie, jest wolne, a dlatego jest też taki duży popyt właśnie na Layer dwójki, aby móc tą sieć główną odciążyć. I ta platforma ma na celu usprawnienie sieci Ethereum poprzez rozwiązanie kluczowych problemów związanych z niską skalowalnością i wysokimi opłatami transakcyjnymi. Wykorzystuje też technologię znaną jako ZK roll czyli rodzaj dowodu zerowej wiedzy, który umożliwia agregację wielu transakcji w jedną, przetwarzaną poza łańcuchem i następnie weryfikowaną na blockchainie Ethereum. I ta metoda Znacząco zmniejsza obciążenie obliczeniowe głównej sieci, co prowadzi do obniżenia opłat i przyspiesza czas transakcji. I tak by the way, przerywając na chwilę, jestem ciekawy, kto z Was dostał któregoś z airdropów i ile to było tokenów lub dolarów. Dajcie znać w komentarzu, jestem ciekawy, ile moja społeczność na tych obydwu airdropach zyskała, ile i komu udało się z tego zebrać. No, kolejna rzecz to to, że niektóre sieci, te właśnie layer dwójki używają tych e, optymistycznych sobie, nazwijmy, roll które zakładają autentyczność transakcji, chyba, że udowodnione inaczej. Z kolei sieci warstwy drugiej, które wykorzystują dowody zerowej wiedzy, jak ZK Sync, regularnie generują dowody, że wszystkie transakcje są prawdziwe, tak? I tutaj już sam Witalik Buterin mówił w lutym zeszłego roku, że te Zero Knowledge Proof to jest coś, czego potrzebuje Ethereum, dlatego widzi tutaj ogromny potencjał. I wrzucam wam post z 2023 roku, gdzie pisałem właśnie o pod podejściu Vitalika do tego przedsięwzięcia na moim telegramie KDP Wiadomości, więc jak ktoś chce być na bieżąco z tymi wszystkimi rzeczami, nie omijać różnych ważnych wydarzeń, airdropów, zagrań czy tego, co się na rynku dzieje, to sobie dołączy grupa jest darmowa, link w opisie oraz kod QR na ekranie. I to ogólnie było opracowane przez Matterlabs, bo ZK Sync został wprowadzony z zamiarem zachowania bezpieczeństwa i decentralizacji blockchainu Ethereum, jednocześnie poprawiając jego efektywność. I system jak system no szczególnie atrakcyjny jest dla użytkowników i deweloperów, ponieważ zachowuje kompatybilność z istniejącymi smart kontraktami i narzędziami Ethereum, co ułatwia integrację dla DAPSów, które chętnie chcą korzystać z szybszych i tańszych transakcji. A Jeżeli chodzi o takie dane onchainowe i aktywność na sieci w chwili obecnej, no to trochę wam tutaj opowiem, bo aby się przekonać, czy sieć jest faktycznie użyteczna i wręcz innowacyjna jakie źródła podają, musimy sobie spojrzeć, co tam się dzieje. Jak zwykle bardzo przydatnymi metrykami będą te wykresy z liczbą transakcji oraz liczbą aktywnych użytkowników. i Jak te dane pokazują, to faktycznie tych transakcji na sieci ZK -Sync wykonywało się sporo, a w marcu w swoim szczycie dokonywano nawet 2 miliony transakcji dziennie, więc naprawdę w opór. Widzimy również wyraźny trend spadkowy w liczbie transakcji i obecnie wykonuje się ich około 500 tysięcy dziennie, a ten spadek prawdopodobnie wynika z tego, że ludzie przestali z czasem spekulować pod airdrop i rzadziej Wykonywali określone zadania na tej sieci, bo już myśleli, że jest za późno, więc widać jak bardzo pod airdrop była napędzona cała sieć, i jak powiedzmy te transakcje no nie miałyby miejsca, gdyby nie ten zrzut. No i ta liczba transakcji może być też nieobiektywną oceną, tak? Jeżeli nie porównamy tego do innych konkurencyjnych sieci, bo na tym slajdzie stwierdziłem, że zestawię dla Was transakcje na zkSync, oraz na największych layer dwójkach, takich Arbitrum, Optimism, Polygon czy Base. I widzimy, że na tym pierwszym odbywa się więcej transakcji niż na większym i starszym konkurencie, czyli Optymizmie, czy na innej warstwie drugiej, na przykład Zora. Arbitrum, Base czy Polygon przewodzą w tych statystykach i dzieje się tam obecnie znacznie więcej. Zobaczmy sobie, ilu użytkowników korzysta z sieci każdego dnia. No i widzimy, że od początku roku średnio codziennie ZK Synca używało od 200 do 400 tysięcy unikalnych adresów, a żeby ocenić, czy to dużo, czy mało, porównajmy sobie to znowu na e, tle konkurencji, tak? Bo przez większą część roku e, sieć śmiało konkurowała pod tym względem ze swoimi większymi braćmi, takimi jak Arbitrum czy Base, a dalej korzysta z niej więcej osób niż z Optymizm, więc podsumowując część z aktywności na z Synku prawdopodobnie była generowana przez osoby farmiące airdrop, ale dane onchain pokazują nam, że pod względem aktywności sieci no tutaj nie ma czego się wstydzić w stosunku do innych layer dwójek. A warstwy drugie na Ethereum od momentu swojego powstania stają się sercem DeFi, które prężnie się rozwija, tak? I jak podaje nam popularny tutaj tracker taki do śledzenia tych layer dwójek, to obecnie w ekosystem rozwiązań skalujących Ethereum wpompowano tutaj ponad 44 miliardy dolarów, o czym świadczy nam metryka total value locked, ale gdzie w tym wszystkim jest ZK Sync, tak? No obecnie tutaj te TVL znajduje się na poziomie około 120 milionów dolarów, więc jest to wartość znacznie niższa od tych na Arbitrum, Optimism czy Base, więc ZK może się za to też pochwalić znaczną liczbą aplikacji, które się na nim budują, bo na DeFi Lama widzimy, że na tej sieci funkcjonuje aż 114 różnych platform, a mesari też tutaj Daje nam ciekawe statystyki, pokazując, że rynek DeFi na tej warstwie drugiej jest mocno zdywersyfikowany i pod tym względem zostawia w tyle tak duże sieci jak Solana, Binance, SmartChain czy Tron. Więc no, też jest konkretny powód, dla którego deweloperzy wybierają ZK Sync do budowy swoich aplikacji, bo nie dość, że jest super skalowalne, to dodatkowo jest bardzo tanie. A po tej aktualizacji DNK ten blockchain może pochwalić się najniższymi płatami transakcyjnymi spośród wszystkich warstw drugich, a średni koszt transakcji waha się od 2 do 5 centów. Więc skupiając się też na tokenomii tego projektu, no bo jest ona bardzo ważna, to musimy wiedzieć po pierwsze, czy ta dystrybucja tokenów jest uczciwa i czy nie ma tutaj występującej jakiejś nadmiernej inflacji. I maksymalna podaż wynosi równe 21 miliardów tokenów, a w obiegu, tak jak już wiemy, znajduje się 17,5% rozdanego dropu, czyli tam 3 miliardy i 675 milionów sztuk. No i na pewno tak niska liczba tokenów w obiegu może część z Was zaniepokoić, tak? Zwłaszcza jeżeli token będzie miał nadmiernie inflacyjną dystrybucję, która będzie hamować jakiekolwiek wzrosty ceny. No i tutaj dlatego tak memcoiny są rozchwytywane ostatnimi czasy, no bo rzeczywiście mają z reguły już całe supply w obiegu i nic nas pod tym względem nie zaskoczy, ale ja was tutaj uspokoję pod jednym względem, ponieważ ZK sync przez najbliższy rok, czyli do czerwca 2025 roku jakiejkolwiek inflacji mieć nie będzie. I strona Token Unlocks informuje nas, że dopiero za rok, w czerwcu, zaplanowane są dalsze unlocki i wtedy rozpocznie się regularny liniowy vesting tokenów, aż do całkowitego wypuszczenia za kilka lat. A przez 12 miesięcy nie powinniśmy się martwić o nadmierną podaż. Więc to też jest jeszcze jedna mega istotna kwestia, jeżeli o ten projekt chodzi. I chodzi tutaj mi o to, ile kasy udało mi się zebrać podczas rund finansowania. No, rund zorganizowali kilka, tak, podczas których zebrali prawie pół miliarda dolarów, więc to też pokazuje ogromne zainteresowanie ze strony topowych inwestorów w krypto, a niemal pół miliarda dolarów, no to świadczy o tym, że kwota jest ogromna, no mam z tym pewne przemyślenia, na pewno niektórzy będą starali się tego trochę zrzucić już rzeczywiście po otrzymaniu tych tokenów. No dobra, wiemy już, że ZK Sync póki co nie jest ghost chainem, bo widzimy dane, które jasno pokazują, że coś się na tej sieci jednak dzieje, ale niestety ta aktywność jest cały czas w trendze spadkowym. Jeżeli ten trend się nie odwróci, to rzeczywiście, e, no może to się zamienić w ghost chain, a wiemy, że sam założyciel Ethereum, czyli Vitalik Buterin, widzi ogromny potencjał w technologii zero knowledge, no i uważa, że pomoże ona w długoterminowym sukcesie, ale i jego projektu. No i też tutaj dochodzi finansowanie ze strony uznanych i renomowanych inwestorów w branży, Następny unlock niemal 770 milionów tokenów będzie miał miejsce dopiero za rok, a większość tych rzeczy wydaje się ogólnie pozytywna. Ale no nie da się ukryć, że zostało na chwilowo przyćmione tym ogromnym niezadowoleniem społeczności po rozdaniu airdropa i z biegiem czasu, jeżeli ZK Sync nadal będzie rozwijać się i będzie chętnie używaną siecią, to społeczność może z wartość w tym projekcie. A market makerzy też mogą tutaj wejść do gry, żeby ten projekt spompować, no bo w końcu wcześniej inwestorzy wrzucili w niego prawie pół miliarda dolarów, więc na pewno będą chcieli zarobić jak najwięcej, gdy dostaną swoje tokeny za rok. Więc ten brak unlocków przez najbliższe 12 miesięcy może być takim katalizatorem do wzrostów, gdy hosts nabierze tempa po wakacjach i nowy kapitał napłynie do rynku. I teraz jak nigdy trzeba będzie na bieżąco obserwować rozwój tego projektu, a na ten moment wstrzymałbym się z inwestycją właśnie z powodu słabego sentymentu na rynku, ale też dosyć niskiego zainteresowania, bo 24-godzinne wolumeny wykręcone na giełdach nie powalają, zważając na to, że ZK to jest nowy token. Dlatego obserwowałbym tutaj te wolumeny, sentyment społeczności wobec tego projektu, ale też aktywność sieci. Jeżeli widziałbym taką stopniowo zwiększającą się poprawę w tych trzech segmentach, to wtedy dopiero byłbym skory zainwestował tu trochę kapitału. Na razie, szczerze mówiąc, po prostu odpuszczam. I w czwartek 20 czerwca miał miejsce też drugi głośny airdrop i tutaj mowa o Layer Zero i wspomniałem na początku, że społeczność jest zawiedziona z rzutem tokenów tego Zero i szybko wam tłumaczę dlaczego. Bo zespół stojący za tym projektem zdecydował się poświęcić tylko 8,5% całkowitej podaży na airdropa. I już to spotkało się z negatywnym odbiorem ze strony community. A przypominam, że ZK Sync przekazało 17,5%, więc ponad dwa razy więcej. Na domiar złego na Dropa zakwalifikowało się aż 1 280 000 waletów, czyli około dwa razy więcej niż w przypadku ZK Sync. I to nie koniec zawodu, ponieważ layer Zero kazało płacić 10 centów za jeden token z Zero podczas climbu airdropa. I tutaj mamy taki dosyć przykry przypadek, bo nie dość, że Layer Zero przekazało tylko 8% całkowitej podaży airdrop hunterom, to te nagrody były rozproszone na ogromną liczbę adresów, więc były dosyć małe. E, jeden tam z widzów, z którym czasami popiszę, e, i poświęcił on na wykonywanie tych zadań bardzo dużo czasu, przepalił aż 3000 dolarów na opłaty gazowe, Na koniec końców dostał nieco ponad 2200 tokenów, więc na ten moment kasa przepalona na FIS zwróciła mu się dwukrotnie, ale sam twierdzi, że jest zawiedziony, bo poświęcił na to dużo Czasu a zespół stojący za layer zero, zamiast wynagrodzić tych najbardziej aktywnych użytkowników, to mocno rozrzedził tego dropa i koniec końców społeczność jest niezadowolona. Więc no, dosyć słaby start projektu, ale na tym moja analiza oczywiście się nie kończy. Przechodzimy dalej. Też słuchajcie, przypomnę, że jeżeli ktoś chce inwestować w te nowe projekty, to z reguły one ich jako pierwsze nawet mają na giełdzie Bybit. Często jest to giełda pierwszego wyboru dla wielu projektów, gdzie można je rozgrywać najwcześniej, więc jeżeli ktoś chce skorzystać, być zakwalifikowany na te wszystkie możliwe bonusy do debrania, czyli 30 dolarów na start, do 30 tysięcy dolarów cashbacku, z pierwszego depozytu i trading volume, dostęp do kursu Akademii kryptowaluty który jest darmowy, dostęp do VIPa na Discordzie, są live od naszych traderów itd., to sobie zarejestrujcie się z linków w opisie pod tym filmem. Jest on na samej górze przypięty oraz przypominam o tym, że macie też airdropa na 500 dolarów. Jest to pierwsza pozycja lewarowana w Ethereum, na przykład Bitcoinie odpalacie longa lub shorta. Jak zyskacie z tego, to wypłacacie zysk. Jak stracicie do giełda, pokrywa Wasze straty. Każdy, kto jeszcze konta na giełdzie nie ma. Według mnie ma teraz fajną szansę, żeby sobie założyć, nawet jeżeli nie planuje korzystać, to przynajmniej odebrać airdropa. Trzeba wpłacić 100 dolarów się zweryfikować, ale możecie te 100 dolarów potem sobie wypłacić, więc myślę, że jest to fajna akcja i warto po prostu sobie spróbować przynajmniej, jeżeli nie planujecie tam zostać. No i Layer Zero, jak też sama nazwa wskazuje, jest warstwą zerową, bo tego typu rozwiązania skupiają się na interoperacyjności oraz komunikacji pomiędzy różnymi sieciami, a w dużym uproszczeniu Layer Zero można porównać do takich platform jak Polkadot, Cosmos. No i chociaż tutaj oczywiście technologicznie różnią się między sobą, to jednak tak można zrobić. I każdy z tych projektów wnosi unikalne rozwiązania do branży Web3, zwiększając jej możliwości i potencjał, a Layer Zero to jest protokół interoperacyjności OmniChain, który został zaprojektowany w celu ułatwienia komunikacji między różnymi blockchainami w sposób bezpieczny i zdecentralizowany. I wykorzystuje on niezmiennie smart kontrakty o nazwie Endpoints, które umożliwiają przesyłanie danych między łańcuchami bez korzystania z pośredników, tak? A dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że przesyłane pakiety danych są po prostu no bardziej zabezpieczone, nie są manipulowane, co zachowuje gdzieś tam integralność w całym procesie. I fundacja Layer Zero wspiera rozwój tego protokołu, który dzięki swojej otwartej i odpornej na cenzurę naturze pozwala na bezpłatne tworzenie aplikacji przez deweloperów. A od momentu uruchomienia wersji pierwszej w 2022 roku i wersji drugiej w 2024, protokół zyskał szerokie uznanie wśród społeczności deweloperów i użytkowników, co Rzeczywiście zaowocowało stworzeniem blisko 100 aplikacji, przesłaniem ponad 130 milionów wiadomości i przetworzeniem transakcji o wartości ponad 50 miliardów dolarów na ponad 70 blockchainach. Jeżeli chodzi o dane on chainowe i aktywność sieci, no to liczba dziennych transakcji na Leere Zero przez ostatnie pół roku utrzymywała się na poziomie około tutaj 200 tysięcy transakcji dziennie, lecz jak widać na wykresie drastycznie spada w ostatnich tygodniach, wręcz bardzo, bardzo mocno, tutaj do kilkunastu tysięcy transakcji, tak? A liczba użytkowników również bardzo była stała, a od początku tego roku było to średnio 100 tysięcy i w ostatnich tygodniach zmalała. Więc ostatni spadek liczby transakcji oraz aktywnych użytkowników może sugerować, że właśnie znaczna część ruchu na sieci była aktywnym działaniem pod airdropy i że sieć być może się aż tak fajnie nie przyjmie. A te statystyki, właśnie Layer Zero wyglądają dobrze na tle swojej starszej konkurencji. No i wiecie, tutaj takie projekty jak Polkadot czy na przykład Cosmos Hub są jednymi z liderów interoperacyjności. Możemy sobie porównać aktywność na tych sieciach, bo na Kosmosie czy Polce od początku roku aktywność była znacznie mniejsza niż na Layer Zero, więc i tak nie jest źle, tak? Bo na tle tych projektów layer wygląda spoko. Ale muszę tutaj jednak zauważyć, że wysoka liczba transakcji i użytkowników na layer zero drastycznie spada od momentu ogłoszenia daty AirDropa i dokonania snapshotu. Więc najprawdopodobniej największa część aktywności była generowana przez działania AirDrop Hunterów, a nie że wynikała z jej faktycznej użyteczności. Więc dopiero po pewnym czasie będę mógł też obiektywnie stwierdzić, jaka jest organiczna aktywność na layer zero i czy faktycznie produkt jest tak przełomowy, jak jego marketing głosi. I natywny token platformy ma stałą podaż tutaj, która wynosi 1 miliard sztuk. Obecnie w obiegu znajduje się 20% maksymalnej podaży, czyli 250 milionów tokenów. A od 20 czerwca... W pierwszym dniu dystrybucji 8,5% całkowitej podaży 1 miliarda było dostępne do odbioru właśnie dla osób uprawnionych do odbioru AirDropa. I pozostałe tokeny SPUI, która była przeznaczona dla społeczności, będą zarezerwowane na przyszłe programy dystrybucji i rozwój ekosystemu, więc można się spodziewać jeszcze jakiegoś AirDropa prawdopodobnie. A 15,3% całkowitej podaży ZTRO jest zarezerwowane na bezpośrednie przyszłe dystrybucje dla użytkowników, protokołów, deweloperów i członków społeczności. Więc Layer Zero planuje rozdysponować ponad 3 30% całkowitej podaży dla strategicznych partnerów oraz ponad 25% dla swoich głównych współpracowników. Przy czym oba te przypadki będą podlegać trzyletniemu okresu westingu z roczną blokadą i miesięcznym uwalnianiem w ciągu kolejnych dwóch lat. I tak jak w przypadku ZK Sync, tutaj Layer Zero również nie ma dużych unlocków w najbliższym czasie, a westing, który widzicie przed sobą, na ekranie zaczyna się dopiero w czerwcu 2025 roku i do tego czasu nie będzie więcej tokenów w obiegu. Więc zawsze ta informacja no, jest istotna na, pod względem właśnie tego, yeah <laughs> Kiedy ewentualnie inwestować w projekt, ponieważ już niejednokrotnie przekonaliśmy się w tym cyklu, jak ta nadmierna inflacja i słabo zorganizowana to ekonomia wpływa na ceny naszych kryptowalut. Więc w przypadku Layer Zero nie musimy się przynajmniej o to martwić, tylko bardziej o to, czy sieć będzie aktywna. I do dodam jeszcze jedną myślę istotną rzecz, bo póki co pewnie nikt nie jest przekonany do Layer Zero, bo przecież sama przejmowa technologia warstwy zerowej raczej nie jest dla was najważniejsza, i patrzycie sobie, wiecie, na słaby sentyment i spadającą aktywność na sieci. Jednak jest pewna rzecz, która może pomóc temu projektowi w tej hoście, a jest nią, mianowicie. Most Stargate Finance zbudowany właśnie na layer Zero, bo obecnie to jest jeden z najlepszych mostów w krypto. Rozmawiałem też z moim takim znajomym, który powiedzmy jest AirDrop Hunterem i on go używa sporo. Mówił właśnie o Stargate w samych superlatywach i twierdzi, że jest znacznie lepszy od Wormhole, jest bardzo tani i szybki. Można go też używać na większości sieci, więc można powiedzieć, że mamy tu odhaczone mocne utility. Ale podsumowując, tak, oba projekty wydają się oferować ciekawe rozwiązania technologiczne, te obydwa, które dzisiaj przedstawiłem, tak. No, i też nieco powiewu, w świeżości dodaję na rynek podczas tego nudnego okresu. ZK Sync jest taniej szybkie, buduje się na niej dużo aplikacji, już konkuruje z największymi warstwami, drugim na Ethereum. Layer Zero stara się wprowadzić nieco chaosu do sektora interoperacyjności i postawić wysoko poprzeczkę swoim starszym konkurentom. Więc na pierwszy rzut oka wydają się być bardzo interesującymi wyborami zakupowymi. Mam jednak kilka wątpliwości, które sprawiają, że osobiście w te projekty nie inwestuję w aktualnym na rynku okresie. Jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, kiedy inwestuję, to na telegramie się tym oczywiście podzielę. Jeżeli w w ogóle do takiej decyzji dojdzie. Tam jestem w stanie na bieżąco, y, dynamicznie dzielić się tym, co robię, więc sobie dołączcie. Link jest w opisie pod tym filmem, jest to darmowa grupa oraz na ekranie. Również, jak jeszcze telegrama nie macie, to sobie załóżcie, bo wszyscy praktycznie tam są. I również w opisie macie playlisty na start. Tam, jak zacząć skrypto, szkolenie, poradniki dla osób, które chcą się nauczyć tradować, więc warto sobie zobaczyć w tym nudniejszym okresie na rynku, jeżeli chcecie właśnie troszeczkę pohandlować. I w prawym górnym rogu jeszcze jest poradnik o giełdzie Bybit, gdzie pokazuje krok po kroku właśnie, jak sobie wszystko ustawić, jak te parametry poukładać. Giełda jest intuicyjna, jest też język polski, więc myślę, że każdy się odnajdzie, szczególnie jeżeli korzystacie z innej giełdy. Warto rozważyć przejście, bo teraz jest maksymalna ilość bonusów, jaka kiedykolwiek była do odebrania z linku partnerskiego w opisie. Bez tego linku tych bonusów nie macie, więc sobie sprawdźcie i przypominam o łapce w górę i subskrypcji, jeżeli doceniacie tego typu analizy. I tak jeszcze idąc dalej, tak, to po prostu sentyment wśród altcoinów, łagodnie mówiąc, nie jest teraz najlepszy, a w trakcie gdy Bitcoin się konsoliduje na wykresach, to wiele altcoinów obserwujemy, które się totalnie poddają. I niewykluczone, że spadki na altcoinach jeszcze się pogłębią, a ewentualne zakupy tokenów ZK czy ZRO nie wchodzą właśnie obecnie u mnie w grę. Po prostu się tego boję. A tokenom e, obydwu nie pomaga fakt też nadmiernej presji sprzedażowej osób wyprzedających swoje dropy i widać to też po cenie tych coinów, które od razu po lunchu po prostu spadają, tak? Więc też to widać podanych chain bo airdrop tokenów zetcasing spowodował znaczący spadek ceny z powodu masowej sprzedaży, a dane, które zostały opublikowane kilka godzin po wprowadzeniu tokena na rynek pokazują, że około 40% odbiorców sprzedało całą przydzieloną im pulę, podczas gdy kolejne 34,5% sprzedało jej część, a mniej niż 26% zatrzymało swoje tokeny po airdropie, co dodatkowo przyczyniło się do spadków ceny z uwagi na to, że było po prostu tak dużo sprzedających. Więc... Tutaj to jest wszystko opisane i widzicie, ile tych osób stajmowało te tokeny. Tutaj, jak ta cena aktualnie się kształtuje. Widzicie, że tam z 28,9 centów spadła już na mniej niż 20. Czy taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku Layer Zero To nie mogłem się doszukać. Widzimy po prostu, jak kształtuje się cena, ale Price Action opowiada mi, że presja sprzedażowa ze strony osób kaszujących swoje tokeny otrzymane za darmo też jest znacząca, chociaż widzimy, że trochę się tutaj już em, kształtuje taki trend boczny. Gdzieś tam ta wycena szuka i może trochę szarpać. E, nie Powiedziane, że na 3,5 dolara, na przykład, nie wrócimy, czy na 4, jeżeli trochę rynek dopisze, ale w długim terminie myślę, że po prostu może to jeszcze koniec spadków nie być. Więc pomimo dosyć wysokiej aktywności łączeń w ostatnich miesiącach, też śmiem twierdzić, że największą część tego ruchu stanowią działania pod dropa, a w następnych tygodniach zaobserwujemy znaczący spadek transakcji i użytkowników na tych sieciach. Więc na uwadze trzeba też mieć fakt, że jest bardzo mało tokenów w obiegu i o ile przez następny rok nie ma zaplanowanych dużych unlocków, to po czasie na pewno takie nadejdą i w tym cyklu widzimy po prostu, że tokeny z rozwodnionymi wartościami i dużymi Lokami nie radzą sobie najlepiej, a inwestorzy wolą wybierać te kryptowaluty, które mają 100% tokenów uwolnionych, jak chociażby memcoiny i to wszystko sprawia, że ZK czy ZRO mogą po prostu nie spotkać się z większym zainteresowaniem w najbliższym czasie, a ich cena nie będzie jakoś szczególnie wzrastać. Więc czasami taki film po prostu według mnie warto obejrzeć pod takim względem, żeby nie stracić kapitału na projektach, które wydają się spoko po tam 20, 30, 40% korekcie, a po prostu ja myślę, że ta korekta może jeszcze postępować w czasie. Jest to wysoce prawdopodobne, a to wysokie prawdopodobne do wystarczy mi, żeby po prostu w nie nie wchodzić. Więc ja się wstrzymuję, ale będę obserwował, jeżeli coś się zmieni, jakieś nowe przemyślenia, to na telegramie się tym z Wami podzielę. Eee, no i tyle. Więc dajcie kciuk w górę, napiszcie ile dostaliście z airdropa, tego lub drugiego. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was dostał ile tokenów lub ile to było dolarów na moment otrzymania airdropa i czy według Was się opłacało te airdropy właśnie odebrać i w ogóle tam klikać, czy jednak był to trochę strzał w kolano. Więc dziś to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie. Cześć.